Francji zaostrzono wprawdzie ochronę instytucji żydowskich, a premier Manuel Valls zadeklarował, że Francja bez Żydów nie byłaby Francją. Ale wątpliwe, aby Paryż faktycznie zaczął przeciwdziałać islamizacji. Bez tego nie da się uniknąć eksodusu kilkuset tysięcy francuskich Żydów, który ruszy głównie do Izraela już w najbliższych latach. Francuzi nie dadzą rady rozwiązać problemu arabskiego, jeśli nawet nie chcą nazywać go po imieniu. Żydzi w Piątej Republice czują się zagrożeni i zaszczuci, jak ponad 100 lat temu podczas procesu Dreyfusa w Paryżu, po którym Herzl wymyślił państwo Izrael.